Inne ciekawe zapytanie, czy zakład pracy musi automatycznie przedłużyć umowę z pracownicą w 8 tygodniu ciąży. To znaczy ten 8 tydzień ciąży będzie wtedy, kiedy pracownica będzie no, zwalniana z pracy. Zapytanie internautki. Jestem w kropce, bo teraz 29 września mija mi 6 tygodni. Jak jestem na chorobowym od lekarza psychiatry? Od paru dni jestem w ciąży, natomiast moja koleżanka mówiła mi, że kobieta w trzecim miesiącu, jak jest w ciąży, to zakład przedłuża umowę do porodu. Natomiast ja się chyba już nie załapię, bo mam umowę tylko do 2 grudnia, czyli liczymy, tam bodajże będzie październik i listopad, prawda? No i parę dni tych takich zakładkowych. Czy po 2 grudnia będę musiała iść na chorobowe? Bo zakład mi na pewno nie przedłuży umowy do mojego porodu. Czy koleżanka ma rację i proszę o jak najszybszą odpowiedź, pozdrawiam. No cóż, koleżanka po prostu ma rację. Automatyczne przedłużenie jest ponad, jak pracownica jest ponad 3 miesiące w ciąży i pracuje, prawda? No tutaj żeśmy jeszcze raz wyliczyli, no październik, listopad to są 2 miesiące, tam 2 dni z grudnia, 2 dni z września, no to no, no, jakby nie liczyć, nie wychodzi 3 miesiące, najwyżej 2, także wątpię jeszcze tutaj, czy zakład pracy w ogóle będzie chciał przedłużać umowę, tym bardziej, że no to internautka jest raczej chorowitym pracownikiem. Natomiast co tutaj, no w grę tylko wchodzi rejestracja w Urzędzie Pracy. Tam oczywiście dokładnie się na tym nie znam, ale po prostu trzeba pójść do Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast, jeżeli Cię interesują podobne zapytania, oczywiście tradycyjnie tutaj możesz skomentować na mojej stronie internetowej www.zwolnienielekarskie.pl. Dla wielbicieli moich filmów, ale wyłącznie na kanale YouTube, komentarz pod tym filmem na kanale Lekarz Medycyny Pracy. Także bye bye. Mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.